Niedziela palmowa zwana jest też kwietną, wierzbną lub różdżkową. Podczas uroczystych nabożeństw święci się palmy, symbol odradzającego się życia. Zwyczaj wprowadzono do liturgii kościelnej w XI wieku na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W polskiej tradycji ludowej palmami nazywa się kompozycje tworzone z wierzbowych gałązek. W Lipnicy Murowanej od kilkudziesięciu lat organizowane są konkursy na najpiękniejszą i najwyższą palmę. W ludowej tradycji wierzba uważana jest za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Właśnie dlatego z gałązek wierzby wykonywane są wielkanocne palmy. Ta palma tutaj, która jest symbolem życia, poświęcona w niedzielę dzisiaj, nabiera jeszcze większej mocy. Dlatego ludzie uważali zawsze, że mając chociaż symbolicznie jak i nawet fragment tej palmy, mogą się przed jakimkolwiek nieszczęściem obronić, ochronić. Dlatego robione były krzyżyki z palmy i przybijane do domów, żeby nic złego domownikom się nie przydarzyło. Z poświęconą palmą obchodzono całe gospodarstwa. Na przykład krowy, żeby były tłuściutkie, żeby mleko dawały, gładzone i dotykane były tymi poświęconymi palmami. W niej nawet był taki zwyczaj, że ludzie sami dotykali się palmami zaraz po wyjściu z kościoła, aby te moce witalne, tą energię życia, te siły sobie nawzajem przekazać. Były to jakby forma życzeń, wszystkiego dobrego, żeby na nowo to życie budziło się po tym okresie zimowym. Tak się składa, że mieszkamy w takim regionie tradycyjnym, że te zwyczaje do dziś właśnie przetrwały. To znaczy, dziś jeszcze możemy zaraz, po niedzieli palmowej, zobaczyć właśnie krzyżyki zrobione z palm wbijane w pola i tak samo w ogrodach i przy domach. A ludzie bardzo często te palmy przechowują, bo używa się je też, używało się do okadzania chorych zwierząt, dawniej do okadzania także i chorych ludzi, a przekazuje się jeszcze, dzisiaj mówią, że łykane w bazie z poświęconej palmy ochronią przed bólem gardła. W Lipnicy Murowanej ukształtował się zwyczaj sporządzania na niedzielę palmową pięknych, wysokich palm. Ile morgów pola, tyle metrów palmy, mawiali niegdyś gospodarze i starali się temu powiedzeniu sprostać. Kiedyś tradycja nakazywała wykonywać długie palmy, szczególnie tym, którzy byli bardziej zamożni, po to, żeby zapewnić sobie jakieś błogosławieństwo Boże w ciągu całego roku. Im gospodarz był zamożniejszy, prawda, im jakieś miał większe posiadłości, tym powinien był palmę zrobić większą, odpowiednio ilością wiązań, wiązaną, prawda. Później oczywiście co są piękniejsze, zaczęto oceniać, no i tak powstał konkurs lipnicki. W 1958 roku lipnicki poeta Józef Piotrowski ogłosił pierwszy konkurs palm na niedzielę palmową. Na początku wybierano najwyższe palmy, jednak ze względu na bezpieczeństwo uczestników zrezygnowano z tego na rzecz konkursu na najpiękniejszą palmę. Przede wszystkim palmy powinny być wykonane z likliny estetycznie dobranej. Kręciki powinny być długie. Palma powinna być wysmukła, prosta, ozdobiona bukszpanem, jedliną oraz kwiatami wykonanymi z bibuły. Mogą być także kwiaty suszone i ozdobione także palmy kwiatami żywymi. Mimo to co roku bite są rekordy wysokości. Dziś palmy wielkanocne osiągają wysokość do 30 metrów. Z roku na rok rozwijający się konkurs tutaj w Lipnicy Murowanej przyczynił się do tego, że te palmy są coraz dłuższe i ta rywalizacja między twórcami palm po prostu jest coraz wyższy poziom. Dla mnie nie miało znaczenia, jak duża była palma. Palma musiała przede wszystkim zawierać elementy zielone, czyli te gałązkę, a szczególnie wierzbę, która zawsze była symbolem życia. No i oczywiście o tej porze roku ozdobić ją można było tylko kwiatami z bibuły, więc tutaj to jest taki element tradycyjny w tych palmach. Andrzej Leszczyński ma na swoim koncie rekordową ilość wygranych konkursów. Dziś już się z nikim nie ściga. Stara się natomiast podpowiadać i pomagać. Jaka jest recepta? No, trzeba dużo wcześniej zaplanować sobie taką palmę dużą. Trzeba przygotować tyczkę drewnianą. To jest recepta na cały sukces. Odpowiednio wytrzymałą i smukłą. Najlepiej ze świerka lub jodły. Musi ona być przygotowana przynajmniej rok wcześniej, aby była odpowiednio sprężysta i smukła.
to bardzo ważne, bo nie sztuką jest wykonać rekordowo długą palmę. Trzeba ją jeszcze pokazać publiczności. To przede wszystkim wysokość i to, aby postawić każdą palmę i nie, ta palma nie złamała się. Na pewno nie powinno być gwoździ, na pewno nie powinno być żadnych sztuczności i drutów. Natomiast jeśli chodzi o wzmocnienie, myślę, że tam w jakiś sposób tylko znany twórcom ludowym wzmacniają te palmy, aby się nie zgięła. Tylko palma, która osiągnie pion, podlega ocenie i bierze udział w konkursie. Ustawienie takiego giganta to równie trudna sztuka jak samo budowanie, bo konstrukcji nie wolno sztucznie wzmacniać. I bardzo często właśnie tak się to kończy. Przygotowuje się z roku na rok po prostu tyczkę, żeby była dobrze wysuszona. Szuka się takich odpowiednich materiałów już po prostu w lesie, takich zasuchów świerkowych, bo one są na dzień dzisiejszy najmocniejsze. Może nie strzeli dzisiaj, ale mówię, że w tamtym roku byłem przekonany, że wytrzymała ubiegłoroczny rekord. No i później okłada się tą wichliną, taką, która rośnie nad rzekami. Wiąże się tak samo wikliną, bo to taki po prostu wymóg konkursu jest, że nie wolno żadnych tam drutów, gwoździ ani sznurków używać. Później się ozdabia kwiatami, które są wykonywane przez kobiety. Jest ich około 600 sztuk. Pracuję nad tym gdzieś koło miesiąca czasu, tak mówię 2-3 godziny dziennie. No i pomaga mi w tym cała rodzina. Powolutku! Weź tam zor, weź tam zor, no. Wysiłek całej rodziny został nagrodzony. Zbigniew Urbański pobił swój własny ubiegłoroczny rekord o ponad pół metra. Jego palma mierząca 30 metrów i 68 cm wyraźnie góruje nad lipnickim rynkiem. Pozostanie tam przez kilka tygodni razem z innymi, może trochę mniejszymi, ale z pewnością równie pięknymi i niezwykłymi.